Chwila sam na sam i rozmowa w cztery oczy mogą wyjaśnić wiele niewiadomych. Dlatego Magda zaprosiła Adama na randkę. Idę z przyjemnością, ale też upewnieniem się, czy dobrze rzeczywiście o Adamie myślę, czy może jednak się mylę. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest ostatni moment, żeby ją do siebie skłonić. To wszystko jest twoje. Tak. Lubisz chyba taką przyrodę, co? Ciszę, spokój. Lubię. A czy ty generalnie na początku znajomości chciałabyś, żeby facet tak cię rozpieszczał, sypał komplementami, po rękach całował, czy...? To zależy. Jeżeli by to miało być szczere, to tak. A czy według ciebie Pawła Buziak był szczery, czy był zagrany? Zagrany. Dziękuję. Bardzo ci, co? Gospodarstwo? Zanim podejmę tę decyzję, że przejmę to gospodarstwo, chciałem spróbować tego życia w mieście. Zobaczyć, jakie to jest życie na własną rękę. Samemu sobie wszystko uprać, ugotować, opłacić rachunki. Że chciałbym zostać tatuażystą na przykład, fryzjerem. To trochę tu, to tu, czyli szukasz jeszcze pomysłu na siebie? Jeszcze tak. Jeszcze szukasz? Jeszcze tak. Mając prawie 30, to myślę, że taki człowiek już powinien wiedzieć, czego od życia chce. Ja mam wątpliwości, czy wiesz, co chcesz robić w życiu i czy gotowy jesteś, żeby założyć tą rodzinę. Nie wiem. Jeżeli kogoś już poznaję, to bym chciała widzieć to, że rzeczywiście jest. Rozumiem. Ja o poważnym związku, o rodzinie, o dzieciach myślę od paru lat. Byłbym w stanie rzucić wszystko i tutaj przyjechać, więc do tego nie ma wątpliwości. Nie wiem, czy rzeczywiście mogłabym się czuć tak bezpiecznie, pewnie przy tobie, że w każdej chwili polegać na tobie. Czy uważasz przez to, że jestem taki szalony, że może się jeszcze bawię życiem? No, coś w tym deseń. Powiedziałam na początku, że ona mi się podoba, ja chcę ją poznać, że przyjechałem dla niej. To była jasna odpowiedź. Tak mi się wydaje, że to była jasna odpowiedź. Ty się czujesz zawiedzony trochę tym, co powiedziała moją szczerością? Nie, nigdy nie jestem zawiedziony czyjąś szczerością. Wiem, powiedzmy, na czym stoję, tak? O co chodzi? Nie czuję, że rzeczywiście z tego by mogło być coś więcej. No, nie złapał mnie za to serducho, żadna iskierka nawet nie przeskoczyła. Magda jest tak szczerą, dojrzałą i odpowiedzialną osobą, że uważam, że jest dobrą kandydatką na żonę. Ja będę walczył w taki sam sposób, jak robiłem to teraz. Nie będę się podlizywał. Będę po prostu sobą.